Słuchajcie, mamy przepiękny dzień. Latam już trzeci dzień właściwie z tą kamerką Action 2. I coraz bardziej mi się podoba. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Okleiłem nie tylko akumulator, żeby mi nie wyleciał. Mam dwa paski, ale okleiłem też samą kamerę, która ma mocowanie tutaj magnetyczne. Także jest dosyć pancernie. I dzisiaj na życzenie Irona, naszego kolegi grupowego, nagrywam dla Was jeden klip. Bez specjalnej edycji. Może zrobię speed ramp. A mianowicie jest to klip nagrany w 4K, w 100 klatkach, ale w tym kolorze naturalnym, bo wiele osób niezbyt dobrze przyjmuje ten Disney-like. Dlatego dzisiaj zrobimy to w tym kolorze naturalnym, żebyście mieli możliwość spojrzenia, jak to wygląda, kiedy te ujęcia są nawet do 4 razy zwolnione. To będzie speed ramp. Ja nie używam 120 klatek, tylko 100, z tego względu, że zwykle pracuję na osi czasu na 25 klatkach. Nagrałem też 3 odcinki, czekają na edycję. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia przeedytuję cały materiał. Ta kamerka coraz bardziej mi się podoba. Ja mówiłem, jakie warunki powinna spełnić, żeby była idealna. Jest bliska temu, jeżeli chodzi o FPV. Nie chcę jej specjalnie zgubić czy zarysować. Jest to kamera Adama. Pożyczył mi jeszcze w sumie na 2 dni, do piątku. I tutaj kompromis masy jest niesamowity, bo jest faktycznie 3 razy lżejsza niż Hero 9 czy 10. Jednocześnie ta jakość wygląda na całkiem przyzwoitą. Zobaczcie, jak wygląda ten materiał. Kolorystycznie nic nie zmienię, jedynie tempem pogram i to wszystko. Zapraszam, do zobaczenia. Cześć!
Słuchajcie, tego się naprawdę nie spodziewałem. Te ostatnie klipy 3.52 i 1.18 nagrywałem w 4K w 100 klatkach, tak, żeby zrobić slow motion. No i teraz pokazuję, co się dzieje. To jest ten klip na osi czasu. 3.52 on ma, prawda? 3.52 tu widać. I zobaczcie, co się dzieje tu. On ma tutaj 60 klatek. Czyli coś się dzieje nie tak z klatkarzem. Zamiast 100 nagrywa się 60. I tu jest ten drugi klip. Ma 1.18. To jest ten. W prawym górnym rogu. I on ma tutaj 100 klatek. A tutaj ma też 60.